Siemka, witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, zbliża się czas mojego wyjazdu w podróż. A dzisiaj postanowiłem nagrać film, w którym pokażę, jak zarabiam na swoje podróże, czyli jak wygląda praca elektryka z mojej strony w Norwegii. Dzisiaj postanowiłem zrobić ten filmik, ponieważ przyjechaliśmy na rancho, znaczy do stadni na koni, z chłopakami z firmy i bardzo mi się to spodobało i pomyślałem, że będzie to się fajnie przegryzało razem z naszą pracą, bo jest fajna praca do wykonania. Spoko ludzie, chłopaki, troszeczkę się krępuję, bo chłopacy wiedzą, że coś nagrywam, ale jak to ja, jest stresik. No to co będziemy zaraz pokazywać, mamy tutaj do zrobienia parę rzeczy. Powymieniać skrzynki stare na nowe, także taka dosyć ciekawa, bardziej odpowiedzialna robota. Zaraz wam przedstawię chłopaków, także chodźmy. Idziemy sobie do domu pana ranchera. O kurwa, nie w tą stronę. Chabirka. Taka w starszym stylu, trochę elegancka. A wam jeszcze pokażę. Konie. No na pewno jeden jest, bo widziałem. Mogę ten? Dobra chłopaki, nagrywa się. Dobra, bo chcę pokazać, jak wygląda nasz dzień w pracy dzisiaj. I od... Nie, i od czego zaczynamy? To zawsze zaczynamy od... Tak, kto robi kawę? Nie, na początku, bo... Nie, no bo... Nie, bawmy się, śmieję. Nie, bo w Norwegii zawsze... Najważniejszy jest plan legi, czyli planowanie. Słuchajcie, bo jest tak. Na każdym kupaniu... Idę kupę. Na każdym... Ale to wygląda na żywo, czy nie? No ale to później mogę wyciąć, nie? Ale kupę, bo nie kupy nie wytnę. Ja mogę coś powiedzieć do obiektywu? Tak. Bo na każdym zebraniu jest tak, w każdej pracy jest tak. W ogóle... Ale ja dzień dobry. W ogóle jest tak, że ktoś musi zacząć pierwszy. Trochę posiedzimy dzisiaj, co? Rozpisał ze spisu, a nie popatrzmy na zdjęcie. To jest chuj. Robimy u mordercy. Patrzcie. Ale klientów się nie wybiera. Nie szanuje w ogóle. Nie szanuje życia. No nie szanuję goś w ogóle. Pan jest wyrodniany z kąsku. Ale schabowego bym zjadł. Surówką, kurwa, z sosikiem. A jak? No i tu musimy wyjść z kabelkiem. Przejść sobie tędy. Patrz, nierządny, pięknie, ładnie. I włączyć się tu w puszce z tą rurką i zasilić to do budówkę. Ale chciałem jeszcze wam pokazać urocze piesełki. Zobaczcie, jakie fajne pieski malutkie tutaj są. Też są koniki. Także luzik. I tak, to właśnie jest jedna z rzeczy, które musimy dzisiaj zrobić. Drugą rzeczą to wymiana starych skrzynek na nowe, czyli te wykręcane bezpieczniki, które widzieliście, musimy wymienić na automaty, wyeliminować błędy, pozabezpieczać instalacje i tak będziemy się z chłopakami grzebać dzisiaj. W bagażniku elektryka, ale chciałem wam pokazać rzecz, która jest niezbędna w mojej pracy. To są obcinaczki, służą do obierania, skurowania kabli. Bez nich jak bez rączki, jak wspomniałem. Teraz to jest nowy model, bo same odbijają. Te są Pawła. Wpadły w śnieg i nie odbijają pięknie. Czyli takie Ferrari wśród obcinaczek. Można sobie pyk zablokować. No, pewnie mało kogo to interesuje, no, ale jak jest odcinek o pracy, to mówię, o kurde, jego chyba nie działają. Zepsułem mu. Dobra, nie bawmy się. Przyszedłem tu po Vessel. Podam ci kabla. Ale do rejestru.
Do rąk własnych. O kurwa, na tej drabinie. Z prawej rąsi czy z lewej rąsi? Nie, no nie możemy już tak, kurde. Tutaj widzicie na kanale. Z nieprzyzwoitością. Nie no, kabel 2,5. Tu do dziurki ci go wodą. O kurde. Tylko Paweł, ładnie przybił, później pokażę, to będzie w kamerze. Wierzę, młody spadają mu z drabiny. Zważaj. Słyszałem. Nie wiem, żartuję, Paweł robi kurde porządną robotę. Naprawdę estetyczną, jeśli chodzi o te walory. Nie no, ładnie to wygląda. No. Ja też tak robię. No. Co, nie przyznasz? Nie no, to jest normalna sprawa. No. Jak kable dobrze układają rękę. Co 20? Tak, co 20, jak jest w pomieszczeniach, co 15. Zależy jak jest ściana równa. Jak jest nierówna. Ja 15 patrzę, cały czas, widzisz? Nie no ładnie, ale ja też tak rozkładam właśnie. Na, od kciuka do palca. Sobie nagrać Paweł, żeby pokazać, że elektrycy nie tylko podłączają kabelki, tylko muszą sobie tutaj ładnie zrobić trasę. Młotek, obcinaczki do blachy, to są rzeczy nam w ogóle nie obce. Ale nie będę to kręcić jedną ręką i w ogóle. Później pokażę efekt końcowy. No. Myślę, że będzie ładnie. Będzie ładnie, po drnieńku będzie super. Dobra, i wezmę się do roboty trochę. Loko. Jeśli tylko pokażę, jak tu ładnie przybijasz, Paweł. A jak ładnie rzeźbię w miedzi. Patrzcie, i teraz nie ma ostrych kantów, bo podcięłem, wygiąłem. Także wszystko trzeba umieć. Nie tylko podłączać. Dobry. Zobaczcie, jak tutaj idzie robota. Dzień dobry. Pani mnie nie widzi, ale ja powiedziałem dzień dobry. Będzie podróżował. Właśnie kręci filmy na robocie. 10% z tego, co zarobi, oddano. O! Powiesz coś na temat w ogóle pracy? Elektryka, w ogóle podoba ci się? Zajebysta fucha, nie wiem o co chodzi, bo ja mam te kable jakieś tu są podłączone. Szukamy rozwiązań. Fajna robota, nie? Tak generalnie zawsze ciekawi, nie? Jakieś skrzynki, jakieś kurde, nie wiadomo o co chodzi. No wiadomo, że elektryk będzie wiedział, nie? Nie no, zawsze chodzi o pieniądze. Ja coś podłączę. Zobaczymy, co się uda, nie? Także jak to opublikuję, to znaczy, że się udało, nie? A jak nie, to że bum, bum. Bum, 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 wszyscy dbają, eo. Od 8 tak siedzi, nie? W tym samym miejscu. Nie no, po śniadanku idziemy coś robić, panowie. Ciem. Była skrzynka, skrzynki nie ma. Robi się kurwa. Robi się. Nagram. Który już tak stoi. Nie ruszy się w ogóle. Tu godzinę tak stoi. Bo my kurde już przybiliśmy cały kabel prawie. Tak, tylko kurwa teraz musicie ode mnie samochody wziąć nowe 50 metrów, bo coś tam kurwa nie poszło. No. A tu widzę tylko jeden bezpiecznik, Kuby, było ciekawe ile tam zamontowałeś. Akurat pewnie. Akurat 2 metry przed końcem mam jebło kurwa. Pyk! Jeszcze jak czurwokręt fajnie zostawiłeś. No teraz trzeba zrobić podłączonko. Tylko co jest czym? Czyli już widzę, ten się rusza, czyli to będzie zasiadanie z gniazdka. Tym macham to do gniazdek na górze. Tu jest zasilanie między puszkami i to pewnie idzie na jakąś lampę. Tylko jest pytanie teraz, że mam dwa wyłączniki do założenia dwupolowe i muszę się zapytać Pawła, czy te gniazdka na górze robimy po wyłączniku. Ale pewnie tak, bo będą tutaj albo lampki, albo jakieś nagrzewnice. No nic, trzeba składać.
No to moja robota już skończona. Prosta, najprostsza robota, jaka może być, to gniazdka i zwykłe wyłączniki. No, ale taki dzień dzisiaj jest. Jest tu bardzo śmiesznie z chłopakami. A widać, że Adnia też już na półmetku. Uwaga, nagrywam. Antoni mówi, no przepraszam za spóźnienie, ale spóźniłem się, gdyż kurwa za późno wstałem. Już, która jest godzina? Się zakrył. Nie no, chłopaki, kończymy robotę. Jedziemy. Adi, ile jeszcze nam zostało tu roboty, bo ciemno się robi. No bo ciemno się robi. Trzeba jechać. A, naświetlasz się teraz? Nie no. Trochę nam się schodzi. To są komplikacje. Ludzie przychodzą i się pytają, kiedy prąd będzie. I cały czas dostają. O prąd się pytali 4 razy i co każdy raz mówiliśmy co 2 godziny. Godzina jest 17, mieliśmy włączyć prąd o 12. Ale i mówił, że ma to wyjebane. No, także no stresowe podejście do pracy w Norwegii. Jest 16:10. Nie no, Adrian robi. Jak może, to robi. Zagram. To jest 17. Nie tak źle, może nawet. Za godzinę pewnie będzie gotowe. No, ale nie, bo jest dobra akcja. Tak, tylko żeby zobaczyć. No ja się robię. Well made, polecamy właśnie te pompy. Chodźmy. Dobra, wychodzimy z tego kurde bunkru. Majster. Wszystkie 3 są podłączone. Może 3 fazy. Zaspałem? To może już wyjebam. Jak włączyłeś? Się robi już noc. I tak codziennie baza po nocach wraca do domów. Do domu. O. Co? No panowie, kończymy ostatnie szlify i do domu, nie? Trzeba jechać. Szczek. 2 godziny do Oslo nas czeka. A ty znowu nagrywasz? No nagrywam, bo już końcóweczkę. A ja wiem, ty to wszystko do prezesa, żeby wyjebać tych darmozjadów. No ja. Spoko, nie inaczej, mordo, kurde. Mam ciebie na tyle haków, że jakby co, to kurwa. No ja zaraz zadzwonię do Tura i powiem, jak tu zostawiłeś skrzynkę do poniedziałku. Nie, przepraszam, nie mówiłem. Dobra. Rozumiemy, tak? Trzeba cisnąć. Do Oslo. Ale masz fajne kręgi. Oficjalnie godzina jest 18:30. Albo prawie 19:00, opuszczamy miejsce pracy Kongsberg Rancho i za 2 godziny, może troszkę krócej, jestem w Oslo i coś wam jeszcze powiem. Godzina 21 albo 20:00. Ja jestem po prysznicu, właśnie wbiłem do domu i generalnie cały ten odcinek powstał spontanicznie, tak? To znaczy pojechałem na robotę, spodobało mi się, mówię, ale będzie fajny klimat, nagrywam, więc to też nie jest przygotowane do końca i teraz jestem w domu, chciałem coś powiedzieć na temat pracy i tak dalej i jestem przygotowany, powinienem sobie zadać parę pytań, co byście może chcieli usłyszeć i tak dalej, no ale cisnę pełny freestyle, bo to też jest jakby częścią mnie, więc żeby nie przedłużać. To tak, pracuję już od listopada na pełnych obrotach. Ostatnią wolną niedzielę miałem z 5 albo 6 tygodni temu. Ta też nie zanosi się na wolne. A więc
kaska jest dobra. Nie będę rzucał liczbami, mogę tylko powiedzieć, że zdążyłem odłożyć na spokojne 2 lata podróży i w systemie oczywiście budżetowym i zostanie mi jeszcze kasa po przyjeździe. A to też z tego względu, że nie piję już 6,5 miesiąca dokładnie. To jest mój największy sukces, z którego jestem najbardziej zadowolony. Mam pytę satysfakcji z tego, jak działa moja głowa, jakim jestem teraz człowiekiem, jak po prostu prowadzę siebie i jak odbierają mnie teraz ludzie, kiedy jestem w końcu odpowiedzialny, no ale koniec o tym. Zbliża też się już czas wyprawy. W kwietniu, dokładnie. Kurde, tyle rzeczy chciałem wam powiedzieć i wszystkimi w głowie. Michał, szybko, trzeba kończyć jeszcze. Chwila czasu, musisz dla siebie swój ulubiony serial na Netflixie obejrzeć przed pójściem spać, bo trochę przyjemności też chcę z tego czerpać. No i tyle, chyba kończę. Nie będę was zanudzał. Ale jak macie jakieś pytania, to dajcie jakieś odpowiedzi w komentarzach. A może jak się narobi tych pytań bardzo dużo, to zbiorę się i zrobię Q&A. No i nie wiem, czy wcześniej wspominałem, ale już od kwietnia będziemy się widać regularnie. No i tyle. Także potro 600 wszystkim dobrym ludziom i dziewczynom i chłopakom.